Witam tutaj walki, za to jest Garry's Mod na trybie piaskownicy. Ostatnio podczas budowy takiej śmiesznej amfibii jeżdżącej również i pływającej, tak to amfibia, powiedziałem, że w następnym odcinku zrobimy sobie windę albo chyba kolejkę. Dzisiaj zrobimy windę. Więc tak, w tym miejscu miała ta winda być i w tym miejscu ta winda będzie. Żeby było szybciej, nie będziemy budowali windy, bo można też, na przykład, nie wiem, możemy sobie zrobić windę z jakiegoś fragmentu płotu położonego w ten sposób i na tym się podnieść, na przykład tak. I jak widać, winda działa, prawda, jesteśmy na górze. Żeby było trochę inaczej, wygodniej i w ogóle, potem jazda w dół jest trochę bolesna, to możemy na przykład taki płot też przyczepić do hydrauliki i ten płot podnosić tak bardziej pionowo do góry i na dół. A ja nie będę używał płotu, tylko czegoś takiego jak lift, nie lift, albo lift to było, czy elewator. I tak i nie. To jest winda, ale nie wiem, czy do niej da się wejść, bo ma taką, da się wejść teoretycznie. Tak, nawet da się wjechać na górę. No, ale była gdzieś jeszcze inna. Co to jest? To jest duże. Kurde, jak mu wyszuka we wszystkim? Lift? O, jest, dobra. Jest forklift, jest jakaś... Co to jest? Co to jest? To też jest duże, to też nie o to chodzi. Tu jest... Au? Tu jest samochodowy... Nie, ja chciałem to wykorzystać. To jest taka fajna właśnie kabina windy. Można sobie potem pomalować, dodać ładnie drzwi do niej, takie rzeczy. Można też rzeczywiście wejść do środka elegancko. Z czegoś takiego sobie zrobimy windę. Winda będzie skierowana, myślę, że najwygodniej będzie zrobić ją... Nie wiem właśnie. Jakby ją zrobić, żeby było można wejść ładnie do środka. Najlepiej by było tak, ale tak jest ciemno i nic tu nie będzie widać w środku. Także może, no tak jest już tutaj jaśniej, ten obiekt ma tu już jaśniej, ale w dalszym ciągu trochę mało będzie widać. Zrobię ją z tej strony po prostu. Tutaj sobie będzie jeździła do góry i na dół w tym miejscu. Przytulę ją do ściany, trochę odsunę, żeby nie tarła o ścianę jakimś cudem. Gdzieś na tej wysokości będę sobie budował, żeby mógł mieć dostęp do spodu, bo do spodu muszę przyczepić hydraulikę. Ale najpierw, z uwagi na to, że najpierw pokażę taką prostszą wersję takiej windy, muszę ją zrobić na samej górze. Jakoś... Tak. Nie wiem, czy nie jest ciut za wysoko, ale akurat jak do niej wsiądę, to ona trochę opadnie, więc będzie ok. Więc, idziemy do narzędzi. W narzędziach jest coś takiego jak hydraulika, na samej górze, w łączeniach. Możemy wybrać klawisz, którym będziemy to przełączać, na przykład numpad 0, może być, nie ma problemu. Możemy wybrać każdy przycisk na klawiaturze, to jest fajne. Odległość to... minus 385. Ja już wam mówię dlaczego. Ja wcześniej sobie tutaj próbowałem mniej więcej taką windę, bo dawno w Garry's Moda nie grałem, także musiałem się przygotować troszeczkę wcześniej. I ta wysokość między tutaj tą krawędzią, a tu podłogą, to jest akurat 385. Znaczy akurat mniej więcej 385. I tak taką windę trzeba by ustawić. Jeżeli ona teraz jest na górze, to po wciśnięciu przycisku, na przykład 0 na klawiaturze, chodzi o to, żeby ta hydraulika pojechała na minus 385 odległość, czyli akurat na dół prawdopodobnie, bo przyczepimy hydraulikę od podłogi tej windy, od tej strony do betonu tutaj, do tego chodniczka. Możemy sobie jeszcze wybrać teksturę liny, grubość liny, tutaj damy akurat na maksa szerokość liny, bo to taki podnośnik jakby był coś takiego. Prędkość 50, nie wiem czy to jest dużo czy mało, załóżmy, że to jest dobra wartość. I mimo tego, że jest na maksa, to załóżmy, że przy windzie to będzie akurat dobrze, bo 50 prędkość, odległość mamy 385, to nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej można ją, tę hydraulikę skasować i zrobić od nowa, no nie widzę problemu. Trzeba tylko przy takim czymś jak winda zaznaczyć to, że to ma być stałe. I to jest fajnie opisane. Jeśli zaznaczone twoje łączenie nie będzie zdolne do obracania się, no winda raczej ma się poruszać wyłącznie w pionie, więc warto mieć tę opcję zaznaczoną, bo jakbyśmy mieli odznaczoną, to w sumie nie wiem jak to się zachowa, ale podejrzewam, że po prostu na końcach tego tak jakby siłownika będzie coś w rodzaju zawiasu kulowego.
i ta winda by nam się położyła gdzieś na bok i po prostu moglibyśmy ją sobie tak przesuwać po ziemi, trochę bliżej tego miejsca i dalej tego miejsca. I to by była jedyna funkcja wtedy tej windy, więc musi to być zaznaczone. Strzelam sobie tam w środek tego. Muszę się ustawić tak mniej więcej. Czekajcie, gdzie się chodziło tak jakoś delikatnie? No, z kontrolem załóżmy, że można. Ustawię się centralnie pod tym, bo jako, że wycelować można, to potem już na dół. Tu jest dół, mniej więcej w tym miejscu i tutaj klikamy drugi raz. I taki siłowniczek nam się utworzył. Tak to w tej chwili wygląda. Widzę, że jest troszeczkę po skosie, bo nie da się tak idealnie, wiecie, z góry na dół myszką zjechać. Zawsze jest jakaś tam minimalna różnica, ale skos jest w tę dobrą stronę, także nie będzie nam na pewno winda ocierała o ścianę. No. Teraz wracamy z powrotem do tego całego physics guna. Kliknę raz na windę, żeby ją odfrizować tak jakby. I jak widać, teraz ją mogę przesuwać wyłącznie w pionie. Także winda powinna działać tak jak trzeba. Naciskam klawisz 0. Winda zjeżdża na dół. Pierwsze takie kliknięcie zawsze jest takie zapoznawcze, że tak powiem. Także winda nam dość szybko zjechała. Ale teraz jak kliknę 0, to już jest wolniej. Nawet myślę, że ta winda mogłaby być jeszcze szybsza. No ale jak widać, funkcjonuje to tak jak powinno. No i z tej hydrauliki można robić naprawdę dużo różnych rzeczy. Wsiądę sobie do środka, do windy. Nacisnę znowu 0. I wybiorę się na górę. Tak można zrobić najprostszą windę na świecie. Tylko tu jeszcze by się przydało coś, żebym mógł wysiąść w ogóle z tej windy. Ja sobie tutaj coś zaraz znajdę. To będzie w builder. I tutaj damy jakąś taką płytkę. Może trochę większą, coś takiego. Załóżmy. Tak, żebym zaraz. No właśnie. Tak, żebym zaraz nie wyleciał stąd. Dobra. Ja sobie może tam wejdę pieszo na górę. I to tam jakoś ustawię. Żeby znowu nie było takich jaj. Mogę nawet, powiem więcej, mogę nawet włączyć latanie na V i sobie po prostu tutaj podlecieć. Wtedy na pewno nic mnie stąd już nie sprzątnie. Ups, zahaczyłem chyba trochę o windę, co? Chyba tak. No i w tym miejscu mogłoby to być. Mogłoby to być bardzo ładnie. Nawet trochę bliżej. O, widać, że tutaj zahacza troszeczkę już o powietrze. Dobra, coś takiego. To jeszcze na wszelki wypadek przyspawam do po prostu otoczenia, żeby jak to odfrizuję, żeby mi nie upadło. Także coś takiego może być. Tak wygląda winda, proszę bardzo, jest najprostsza winda na świecie. Jeśli nawet chcemy ją jakoś usprawnić, że tak powiem, zawsze można, czy usprawnić na tej zasadzie, że po prostu jeżeli gramy z kimś, to jak ktoś naciśnie swoje zero na klawiaturze, to jest szansa, że to nie zadziała. Nie jestem pewny, czy ten klawisz tak jakby działa dla wszystkich, którzy są na przykład na serwerze, czy tylko dla tego, kto to stworzył. Także żeby się upewnić, że to będzie dobrze, żeby trochę urealnić tę windę, żeby nie była na przykład, nie wiem, w smartfonie jakaś aplikacja, żeby tą windą się posługiwać, to zrobimy guziczki. Nie, to jednak chyba sfrizujemy, żebym tego nie wyginał. Tu jest taki słupeczek, na tym słupeczku zaraz będzie guzik. I żeby to też było jak najprostsze, używamy czegoś takiego jak. Muszę to znaleźć najpierw. Czy to było w ogóle tutaj, czy to było w wire modzie już? Konstruowanie, pozowanie, renderowanie? Nie. Było gdzieś przycisk? A, jest przycisk, dobra, jest. Mamy różne tekstury przycisków do wyboru. Ja sobie tu wybiorę. Nie wiem, co to jest. Fire. Enter, clear, arm. Cyferki są różne inne tekstury. Ja sobie wezmę, nie wiem, muffin. O, muffinkę sobie weźmiemy, proszę bardzo. Tu będzie jedna muffinka, tutaj druga i jeszcze trzecia gdzieś tam na dole, ale to później. Aha, nie, źle. Miałem źle, złą opcję zaznaczoną. Jako, że windą po prostu raz kliknę 0 i ta winda sobie jedzie w odpowiednią stronę, to przycisk nie może być stabilny, tak? Dobrze? Na tej zasadzie, że jak raz go wcisnę, to on tak jakby zostanie włączony, dopóki go nie wcisnę kolejny raz. Także tą akurat opcję, tę opcję musimy odznaczyć i postawić jeszcze raz. Akurat przycisk, który mnie symulował ten guzik na klawiaturze, czyli numpad 0 jest dobry. Także tutaj jest jeden guzik, tutaj jest drugi guzik, no i trzeci na dole. No i teraz tak, jak nacisnę ten guzik, winda nam jedzie na dół i właśnie chodzi o to, że jak przyjdziemy sobie tutaj, naciskamy guziczek i winda nam jedzie do góry. Czekamy na windę, wsiadamy do środka, guziczek i winda jedzie w dół. Trochę powoli, ale to można zmienić. Nawet jak się skończy miejsce na suwaczku, to można wpisać ręcznie jakąś wartość z kosmosu wziętą i winda będzie się poruszała z prędkością światła. Tutaj trzeci guziczek,
Też działa, proszę bardzo. Winda jest gotowa. Możemy ją jeszcze usprawnić w jakiejś drzwi, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Niestety w Garry's Modzie jest, w porównaniu do Scrapa, bo to teraz ostatnio też jest dość popularne, że tak powiem. W porównaniu do Scrapa to jest łatwiej, ale trudniej w Garry's Modzie budować rzeczy. Na przykład łatwiej zrobić taką windę, bo mamy możliwość zrobienia coś, co się porusza w pionie. Ale z drugiej strony trudniej by było zrobić drzwi, bo nie mamy tych kontrolerków takich w Scrapie, że jest jeden kontroler, że jak naciskamy guzik, drzwi się najpierw zamykają, potem winda idzie do góry i drzwi się otwierają. Także tutaj nie jest niestety tak łatwo. Także na razie zrobimy sobie windę bez drzwi. Załóżmy, że korzystają z tego ludzie w asekuracji, się gdzieś tam przypinają do środka do windy, żeby nie wypaść czy coś, nie wiem. I nie trzeba tutaj drzwi robić. Drzwi zaraz zrobimy, ale to jest wersja już taka bardziej zaawansowana. Także to jest pierwsza część filmu. Winda podstawowa została skończona. Jeśli to jest to, co chcieliście tylko zobaczyć, to dziękuję bardzo i na razie. Ale jeżeli chcecie zobaczyć wersję taką bardziej przekombinowaną troszeczkę, to zapraszam do oglądania dalej. Ten film będzie trwał dosyć długo, ale trudno. Teraz nad klawiszem Z usunę sobie te trzy przyciski. I zaraz zobaczymy, czy mogę tę hydraulikę stąd jakoś usunąć. Hydraulika i R. O, tak, klawiszem R, jak kliknę, to usuwam hydraulikę z czegoś. Także ta winda może być w tym miejscu, nie musi być na samej górze. Teraz tak, wchodzimy w zakładkę Wire. I to jest Wire Mod, to jest zupełnie... ten mod po prostu sprawia, że Garry's Mod zupełnie inaczej funkcjonuje. Tutaj są różne takie rzeczy, także z Wire Modem możemy zrobić właściwie wszystko w Garry's Modzie, wszystko. Teraz go użyjemy do zrobienia windy. Na razie trochę będzie trwało zrobienie windy takiej samej jak przed chwilą, czyli po prostu trzy przyciski, żeby to działało. To będzie trochę bardziej przerąbane, ale potem możemy ten system tak jakby usprawniać o kolejne inne rzeczy, na przykład o drzwi. Albo o dźwięk, jak winda nam zjedzie na dół, albo do góry, albo nie wiem, różne pierdoły. Także dobrze. Po pierwsze, musimy mieć coś takiego jak guzik. Zacznijmy tym razem od guzików. I to już nie będzie się posługiwało klawiszem 0 na klawiaturze, tylko to będzie taki swój zamknięty system tworzyło. Też możemy dodać, żeby zbierało ten przycisk, jakbyśmy chcieli, powiedzmy, wiecie, no tak z aplikacji na smartfonie windę przywołać, żeby zaszpanować, to też można tak zrobić. Ale na razie same guziki. Muszę to znaleźć. Tutaj jest guzik. Też mam teksturkę akurat muffin zaznaczoną, są jeszcze różne tekstury, jest taka stacyjka, proszę bardzo, że to widać, jak przekręcamy kluczyk nawet. Jest taki guziczek, taki kołyskowy wyłącznik. Też można zaznaczyć sobie opcję, żeby to było toggle i wtedy jak raz kliknę, to on zostanie już kliknięty i tak dalej. Mam taki przycisk, taki hebelek. Różne teksturki. Ale ja chcę zwykłą taką, jakiś activate. O, proszę bardzo, ten taki ładny, zieloniutki, bardzo ładnie go widać. Tam jest jeden. W windzie jest drugi, trzeci na górze. Później dodam activate. I on tylko przez chwilę jest aktywny, jak widać. To jest przycisk chwilowy. I teraz tak, musimy zajrzeć do bramek. I teraz się zacznie jazda. Teraz jest właśnie, nie wiem, Bitwise? Chyba Bitwise czy Logic? Chyba OR. Bierzemy logikę, OR, bramka OR. Możemy sobie też wybrać różne teksturki tych bramek. To jest, a nie. Myślałem, że to jest jakaś zbugowana, ale zbugowana jest tylko chyba w... Tak, zbugowana jest tylko tutaj w tej całej liście teksturek. Weźmiemy sobie tak, pierwsza bramka OR to będzie, no nie wiem, jaka teksturka. Damy sobie tego proska AMD na przykład. O, proszę bardzo. AMD Athlon 64 to będzie nasza bramka OR. Myślę, że ten procesor sobie poradzi z prostym takim logicznym zadaniem, że jeśli będzie przyciśnięty którykolwiek z przycisków, to na wyjściu z tej bramki też będziemy mieli tak jakby, że przycisk wciśnięty. Tak, także zamiast trzech mamy tak jakby jeden do tych naszych dalszych systemów. I teraz trzeba to podłączyć, bo to nie jest, nie wie jeszcze z czym się ma skomunikować ta brameczka, więc używamy czegoś takiego jak Wire w zakładce Tools i tym narzędziem łączymy potem wszystko z wszystkim w tym Wire modzie, także to jest fajne narzędzie. Można sobie wyłączyć w ogóle tak jakby kabelki, które tu będą, ale ja na potrzeby takiego, nie wiem, teraz tutoriala, poradnika, czegoś takiego, włączę coś takiego, nawet powiem więcej, będzie z takimi perfidnymi białymi strzałeczkami, żeby to było widać. No i teraz tak, mamy dwa przyciski, mamy bramkę. Wchodzimy do bramerki, najeżdżamy tylko na bramkę, pojawia nam się lista tak jakby wejść w tym przypadku, A, B, C, D, E, F, G, H. Tutaj mamy po prostu możliwość podłączenia sobie tylu konkretnych wejść. Ja na razie potrzebuję dwóch wejść, czyli A to będzie ten przycisk, B to będzie przycisk w windzie, do którego chyba nie sięgnę. Sięgnę, okej. I jeszcze trzeci będzie na górze, ale to możemy sobie w każdym momencie później dołożyć. Jak widać, w tej chwili jak sobie kliknę, najadę na coś, tak? Tak. Mam
mruga mi to, co jest akurat podłączone do tego przycisku, do tego, nie wiem, slotu, na którym w tej chwili jestem, czyli w tej chwili możemy sobie podejrzeć, że A to jest ten przycisk na dole, B to jest ten przycisk w windzie. To się może czasami przydawać. Dobrze, następny etap to coś takiego jak bramka, również bramka, tutaj będziemy często zaglądać, w zakładce, gdzie to było? Pamięć? Memory? Tak. W zakładce pamięć mamy taką brameczkę jak toggle. Tych bramek naprawdę jest dużo, nawet jakaś pamięć RAM, co jest dla mnie czarną magią. Ale tak mniej więcej podstawy tego wiremoda ogarniam, także spróbuję to jakoś ładnie wytłumaczyć, kurczę. Brameczka toggle, edge triggered. Nie wiem, co robią inne, szczerze mówiąc. Toggle while tam ma jeszcze jakąś inną zależność, ale bramka toggle to nam wystarczy. Żeby nam się nie myliło, to weźmiemy na przykład inną teksturkę. To będzie coś takiego, to jest dość duże, takie mniejsze sobie weźmiemy. Taka brameczka, to jest brameczka toggle, bardzo ładnie zrobiona, bardzo ładne logo wiremoda jest na niej. I tutaj znowu narzędzie wire. I na razie tutaj mamy trzy opcje. CLK to jest tak jakby wzbudzenie tej bramki, czyli to właśnie będzie nasza brameczka OR. Także bramka toggle będzie wzbudzona, jak którykolwiek z tych trzech przycisków byśmy nie przycisnęli. I to jest po prostu... Tak jakbyśmy mieli jeden przycisk być stabilny, to ta bramka toggle to jest po prostu przekaźnik być stabilny. Chyba, że tu mylę jakoś pojęcia, jeżeli to nie jest być stabilny, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że jest. Chodzi po prostu o to, że jak przyciśniemy przycisk, brameczka nam zaskoczy i będzie włączona i będzie na wyjściu z tej bramki ta wartość on value, a jak naciśniemy znowu przycisk którykolwiek, to brameczka nam się wyłączy i wtedy będzie miała na wyjściu wartość z off value. Mam nadzieję, że to jest na razie zrozumiałe jeszcze. Żeby miała skąd wziąć te wartości on value, off value, trzeba jeszcze zrobić gdzieś tutaj pamięć taką najprostszą. I to jest w mouse input prawdopodobnie, bo nie wiem, bo mam trzy kropeczki po mouse in. Jest to coś takiego jak constant value. Też możemy wybrać sobie teksturkę, to będzie taki hash na takim chipie. To nie jest hashtag, to jest hash i jakieś słowo. Hash, krzyżyk, krateczka, jak to woli. Mniejsza z tym. Tu mam jakieś wartości już ustalone z wcześniejszych prób, także na razie to tak zostawię. Teraz chodzi o to. Po pierwsze, wartość pierwsza to jest 0. Tu możemy ręcznie coś tam wpisać, nawet jakieś słowo, ale to na razie nam się nie przyda, na razie po prostu te same cyferki. Wartość 0 to jest wartość, na którym hydraulika musi być w momencie, jak winda jest na dole, no bo 0. A wartość 385 to wartość, gdzie hydraulika jest na górze, czyli to jest dokładnie to, co było wcześniej. Także to zostawiamy. Później są jeszcze jest więcej cyferek, to na razie zostawię. Stawiamy to, nie wiem, gdzieś tutaj na górze, proszę bardzo. Znowu używamy narzędzia wire i podłączamy on value na 385 i off value na 0. No i tyle. Winda jeszcze nie będzie jeździła, bo jeszcze nie ma hydrauliki. W sumie mogłem o tej hydrauliki zacząć, mniejsza z tym. Teraz muszę znowu to gdzieś znaleźć. Physics Constraints Hydraulic. Proszę bardzo. To jeszcze sobie schowam, bo to mi nie jest potrzebne. Hydraulics. Mogę tutaj sobie wybrać, kurczę, teksturkę takiego sterownika tej hydrauliki. Obojętne w sumie. Ważne, żeby też było zaznaczone fixed akurat przy czymś takim jak winda. Szerokość tego kablarona damy, na przykład damy, wiecie co, ile damy? Damy 50. Damy 50, to będzie wyglądało jak taki grubaśny, taki solidny siłownik rzeczywiście. Tekstura taka czorna. Celujemy tutaj w środeczek. Muszę się znowu ustawić jakoś tak w miarę pod spodem. I spróbuję to jakoś... Ach... To jest trochę trudne. I spróbujemy to jakoś na dół przyczepić. Boom! Tak, teraz widać, że jest to solidny siłownik. Na pewno się nie przeciąży przy takiej windzie. I teraz trzeci raz jak klikniemy, to postawimy sterownik. I ten sterownik będzie... tu mamy bramkę toggle, to ten sterownik będzie tutaj, żeby bardzo ładnie połączenia było widać. No. I teraz znowu narzędzie wire. I po prostu teraz wystarczy length. Nigdy nie potrafię tego słowa dobrze wymówić. Length. Niech będzie length chyba. No, także to sobie łapiemy i przyczepiamy do wyjścia bramki toggle. Proszę bardzo, już. Widać właśnie, że teraz tak, od początku. Tu mamy bramkę OR, jej wysyłają dane te dwa przyciski, które tutaj są, potem będzie jeszcze trzeci. Bramka OR wysyła informacje do bramki toggle, bramka toggle bierze sobie dane z pamięci i wysyła do sterownika hydrauliki. I teraz już to nawet będzie działało, winda w tej chwili jest na dole, jak widać. Jak naciśniemy guzik,
Windal leci na górę, tylko że robi to dość szybko. Jak sobie wsiądę do środka, to prawdopodobnie będzie to ostatnia rzecz, którą w życiu zrobię. Tak, zdecydowanie. Jak widać, jest ta winda. Ta winda działa, tak jak działała też wcześniej, tylko że jest jeden problem, działa troszeczkę za szybko. To można zrobić jeszcze jedną bramką. Zaraz sobie ją zrobimy. Po pierwsze muszę zlikwidować połączenie na wejściu do tego całego kontrolera hydrauliki. Klawiszem R po prostu klikam, winda nam opadła, jak widać. I tu jeszcze po drodze musi być jedna rzecz, znowu brameczki. I teraz w zakładce Time, czyli że coś związanego z czasem, robimy coś takiego jak Smoother i to jest po prostu wygładzacz. I jak wiemy, na wyjściu z bramki toggle mamy albo 0, albo 385. No i ta winda po prostu momentalnie znajduje się na górze albo na dole. I teraz jak po drodze damy brameczkę Smoother, to po prostu działa to tak, że jak na wyjściu z tej bramki pojawi się zamiast 0 385, to na wyjściu ze smoothera nie będzie od razu 385, tylko o jakiś tam stopień ta wartość się będzie zwiększała tak stopniowo do tych 385. Zaraz zobaczymy. Znowu zmienimy teksturkę, żeby to było widać. Zrobimy coś takiego. To jest chyba akurat bramka OR, chyba narysowana na tym. To mogło być zamiast tego procka, ale nieważne, mniejsza z tym. Podłączamy to teraz, wire, i tu mamy tylko dwa wyjścia. A to jest wartość, którą chcemy wygładzić, czyli to będzie wyjście z naszej bramki toggle, jak widać strzałeczki w dobrą stronę. I rate to jest wartość, o którą tak jakby mamy to sobie załagodzić. I ja tutaj wezmę sobie wartość 100, tu już mam wcześniej wpisaną, ale to jest, to sobie można potem eksperymentalnie, dobra, zależy od wysokości tej windy i tak dalej. Na tamtej hydraulice mieliśmy 50, na tej takiej domyślnej, tak jakby z gry, bez modów. I to było dość wolne, także 100 jest, myślę, że dobrą wartością. Podłączamy to sobie do tego. Jak widać, brameczka teraz bierze dane z bramki toggle i z pamięci, także jest ok. No i teraz znowu z kontrolera długość, tym razem do bramki smoother. Teraz prawdopodobnie jak raz nacisnę, to jeszcze... Nie, już działa, ok, od razu. Jak widać, teraz prędkość jest trochę bardziej akceptowalna. Tu się jakiś śmietnik tylko na dole robi. Ale jakbyśmy tę windę podnieśli tak tylko dotąd, znaczy opuścili tak tylko dotąd, jakby tu jeszcze coś pod spodem był, jakiś klocek tu wsadzimy, dobra. Niech to tak nie wygląda brzydko. Taki klocuszek tu wsadzimy. No i teraz nie widać tego śmietnika na podłodze, a dalej można wyjść, ok. Jak teraz nacisnę guzik, siedzę w środku i jeszcze żyję, także jest dobrze. Wjeżdżam na górę, tutaj przy okazji mogę trzeci przycisk zrobić zaraz. Wire, teraz button, za tu postawimy. Activate, proszę bardzo. Też wartość, jak jest włączona, ma być 1, wartość, jak jest wyłączona, jest 0, to można wszystko zmienić. Można też to zrobić prostą windę też z wire moda, po prostu ustawiając wartość, jak jest guzik przyciśnięty, na 385, jak jest wyłączony, na 0. Tylko, że wtedy znowu będzie działało to szybko, można to potem przez smoother podłączyć, ale potem będziemy mieli tylko jeden przycisk zamiast trzech, więc... Tak. Dokładnie. Łapiemy ten przycisk, nie ten przycisk, to trzeba złapać inaczej, trzeba znowu zjechać na dół. Złapać najpierw bramkę OR, wejście na literce C. Trochę teraz będzie taki sznureczek długi, wiszący w powietrzu, kabelek, ale trudno. C, podłączamy to pod przycisk. To akurat się w środku zrobiło to połączenie, także tego... A, nie, widać jednak, dobra, myślałem, że przeszło akurat przez słupek, ale okej. Naciskamy, jak widać, ten przycisk również działa. I ile byśmy tych przycisków nie zrobili, byleby się pomieściły w tej bramce OR, to wszystko będzie działało. No, także to jest kolejny etap windy zakończony. I to by było chyba w tym odcinku na tyle. Dajcie znać, czy jeszcze zrobić drzwi do tego, ale drzwi to sam muszę najpierw dobrze rozkminić, bo to prawdopodobnie można by było szybko zrobić... Wiecie co, nie? A zrobimy od razu. Tylko, że troszeczkę jeszcze inaczej. Użyjemy już trochę innego znowu urządzenia, to będzie Expression 2, czyli po prostu komputer. Tak jakby. Tu możemy normalnie program napisać i ten program będzie się komunikował z naszymi różnymi rzeczami, które sobie zrobimy z tym w tym wire modzie. I nie tylko, bo z tym można naprawdę cuda robić. Tylko jeśli ja dobrze w ogóle pamiętam, wiem, że to można by było też zrobić na bramkach, takie drzwi odsuwane po prostu, ale próbowałem już wcześniej i kurczę, miałem pewien problem, żeby to działało dobrze. Nie wiem, miałem po prostu jakieś zaćmienie mózgu. Prawdopodobnie dałoby się to bardzo prosto zrobić, ale zrobimy to. Tym przynajmniej pokażę trochę więcej z tego wire moda. Także to był drugi etap tego. Jest winda, która jest też na trzech przyciskach. Możemy do tego systemu potem dopiąć jakieś jeszcze dźwięki, cudawianki. Ale teraz jest trzeci etap, to będą drzwi. Chociaż chyba drugi etap to miały być drzwi. Nie wiem,
Mniejsza z tym, to będzie teraz jeszcze trochę bardziej porąbane. Także mamy Expression 2. Postawię to gdzieś, nie wiem, tutaj na przykład. Boom, taki chip. Jak widać, na program się nazywa w tej chwili Hello World. To jest podstawowy. Ja miałem tutaj swoich programów kiedyś, kilka, ale format i tak dalej. Mamy tak jakby czas używania tego procka, procent wykorzystania tego procka i tak dalej, nazwę tego programu. Teraz, żeby go edytować, musimy sobie kliknąć prawym. No i jest. Tu mamy jakiś program, taki podstawowy. Ja tu chcę zrobić tylko tak, że wejścia, inputs, to jest A i B. Czy to może zostać A i B? Co ja tu chcę zrobić? Ja chcę w tym programie wziąć wartość ze smoothera i wtedy, jeżeli będzie albo 0, albo te 385, czyli jeżeli winda pojedzie już na dół i tam będzie zatrzymana, albo jeżeli będzie na górze i tam będzie zatrzymana, to drzwi mają być otwarte. Brzmi prosto dosyć. Także wejścia może być A i B, albo damy tak, góra, no Jezus Maria, nie przez U otwarte, góra, dół, a wyjścia, wystarczy mi jedna linijka z wyjściami, wyjście to będzie po prostu drzwi. Persist to jest wartość, która nam zostaje w programie, nigdy się nie wydostaje na zewnątrz, tego nie potrzebuję. Trigger nie wiem co znaczy, nazwa to będzie sterownik drzwi. I teraz tak, to wszystko kasuję, bo to mi się nie przyda, ten dół. If się przyda, tak, ale to się nie przyda prawdopodobnie. Także if, jeżeli góra nie jest większa od B, tylko jeśli góra jest równa, i to są chyba dwa znaki równa się, jeżeli góra równa się 0, tak? Nie, przecież ja muszę mieć jedno wyjście. To wyjście będzie po prostu smoother, bo co ja robię przecież? Jeżeli wyjście na smootherze jest równe 0, czyli tutaj muszę zamiast góra napisać smoother, jeżeli to jest równe 0 lub, i to są dwie takie pionowe kreseczki, nie wiem czy to jest równa się, czy to jest dobrze, ale kiedyś z tym zobaczymy. Chyba nie wiem. Jak nie będzie program działał, to zaraz zmienimy na jeden znak równości. Jeżeli smoother równa się 0 lub smoother równa się 385, to drzwi równa się, i teraz tak, wejście ja sobie to zapiszę, upload exit, coś tam nie jest ten, o nie, skasowało mi się wszystko, autosave, halo, tak, autosave zadziałał, right curly bracket, coś tam, linia ósma, to, tu jest coś za dużo tych onych, else mi się przyda. Mamy zamknięcie tak jakby nawiasu, a nie mamy otwarcia nawiasu, o to chodzi, tak? Coś zrąbałem, chyba jest tego za dużo rzeczywiście. Ale dobra jest ilość teoretycznie tego. Dobra, ja na razie to zapiszę. Sterownik drzwi. Zamknę to, bo zaraz będziemy... Zaraz jak napiszę cały, to potem się będę martwić błędami, bo prawdopodobnie po prostu tam jest niezakończony, porówna się, jest taki jaki koniec, nie bardzo. Wartość tych drzwi. Najpierw bym mógł te drzwi w ogóle zrobić, to może by było dobrze od tego zacząć. Tak, na razie zostawmy ten program na chwileczkę i zróbmy drzwi, bo ja się znowu zamotam strasznie. Zróbmy najpierw drzwi, tak. Drzwi by można było zrobić z takiej płytki. Wysokości raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu kratek, szerokości dwóch kratek. Dwie takie połóweczki, takie sobie zrobimy, tylko że tu takiego czegoś nie ma. W zakładce Builder tutaj General, tak samo gdzieś tutaj... Nigdzie tego chyba nie ma, nawet tutaj tego nie ma, ale jest to w grze, tylko trzeba sobie dobrze tego poszukać. To jest plate 1 na 2. To jest szerokie, za bardzo. Także zaraz sobie wyszukamy plate 0,5 na 2 w wyszukiwareczce tutaj, we wszystkich spawn listach. I to będzie 0,5 na 2. Enter. No i proszę bardzo, są cztery rzeczy. I to jest ta rzecz płaska, którą mi chodzi w tej chwili. Ja poproszę dwie takie, bardzo ładnie. To będą nasze drzwi do windy, znowu troszeczkę podskoczyłem. Ustawiamy je w pionie. Ups, najpierw to sobie sfrizuję, żeby tego nie rzucało tym za bardzo.
No jak widać, to troszeczkę odstaje i tak w ogóle może potem szaleć troszeczkę, więc użyjmy narzędzia znanego z poprzedniego odcinka, czegoś takiego jak no collide, czyli czy tam brak kolizji. Klikniemy na drzwi i na kabinę. I jeszcze dodatkowo te drzwi też na kabinę i te drzwi na te drzwi, żeby nic nie kolidowało ze sobą. I teraz te drzwi mogę nawet, zobaczcie, przenosić tak jakby przez windę, tak samo przez te drzwi, które tutaj leżą, także nic nie będzie o siebie tam uderzało. Ustawimy je mniej więcej przed wejściem z tej strony. No, muszę to tak jakoś zrobić. Tak mogę dużo precyzyjniej ustawiać rzeczy. Tak, żebym widział dokładnie. O, coś takiego? Trochę niżej. No, idealnie teraz jest, dobrze. Drzwi mamy jedne ustawione. Znowu wchodzimy w hydraulikę. To będzie dosyć szybkie, żeby zrobić po prostu same te drzwi. Hydraulics, gdzie to znowu było? Gdzie to jest? Jest hydraulika, tu jest hydraulika. Tym razem no, grubość tego kablaronu trochę sobie zmniejszymy. Damy sobie ją na, nie wiem, 5,60 niech będzie. Dalej ma być fixed, bo to się będzie przemieszczało tylko w jednej takiej płaszczyźnie, tak jakby. Łapię sobie tutaj za róg, żeby jak najmniej to skantowało się zaraz przy otwieraniu. Tam drugi. I teraz sterownik z tej hydrauliki damy tutaj, to będą lewe drzwi. Teraz sobie te drzwi mogę odsunąć gdzieś nawet tam i zamontować drugie drzwi. Bo jak te będę miał zamknięte, to nie będę mógł sięgnąć do tego rogu, tutaj po prostu o to chodzi. To sobie gdzieś ustawimy. Powiecie, że nie udało mi się za bardzo. Ale... Dobra, może być tak. No nie, nie może być, bo jest szpara. Dobra, tak może być. Jest dobrze, nie ma szpary, nic nie koliduje. Hydraulik znowu. Łapiemy tutaj za róg tego. I tutaj za róg. Tak. I drugi kontroler będzie tutaj. Lewe drzwi z lewej, prawe drzwi z prawej. I teraz te drzwi mogę już odfrizować, umieścić tutaj. Trochę się nie domykają, ale to będzie trochę są krzywo zresztą. Dobra, tam detale takie zupełne. Ja sobie to jeszcze zostawię na chwilę sfrizowane, bo ostatnio mi ta winda odleciała, jak to było luźne i podłączyłem to do sterownika, także na wszelki wypadek na razie to zostawię tak jak jest. No i teraz tak, jeszcze wypadałoby też zrobić chyba smoother, tak mi się wydaje, smoother, wygładzacz. Żeby nam te drzwi tak jakoś łagodniej się otwierały, ale najpierw spróbujmy bez tego. Też będzie działało prawdopodobnie. No, także, wartość w tej chwili to jest 45, jak widać tutaj na tych kontrolerkach. Jak sobie to przesunę, nie wiem, gdzieś... nie to chciałem, to zła, to chciałem przejść. Jak sobie to gdzieś przesunę w kosmos, to widać, że się długość zwiększa na 276. Także po prostu muszę zobaczyć, tak, tu jest te 45, 46 powiedzmy, a jak drzwi są otwarte, to jest 23,89. Ja tu mam już wartości przygotowane, jest to 23,47 w wersji jakiejś wcześniejszej. Może tak zostać, nic nie będzie uderzało o siebie, nawet jak trochę źle ustawię, także jest ok. Wartości tu już mam zapisane, je można łatwo edytować później, więc nie ma takiego problemu. Teraz z ustawieniem tego, no i wracamy do programowania. Myślę, że już drzwi mam gotowe, więc mogę to już zrobić tak jak trzeba. I po prostu wartości, właśnie teraz wartości nie będziemy brali z tego, bo to była moja wcześniejsza próba bez tego komputerka. Wtedy próbowałem to zrobić na bramkach, tu się zamotałem. Teraz jest prościej, bo mamy komputerek. I tych wartości 47 i 23 nie będziemy stąd używać, je będziemy mieli od razu już w tym. Kliknąłem znowu źle trochę. Czemu autosave mi się nie zapisał? Znaczy, nie mam. Nie, jest sterownik drzwi na zakładce. Dobra, tak to działało. No. Jeżeli jest winda na dole lub na górze, czyli tu jest góra, tu jest dół, to drzwi mają być na wartości 47 było? Tak? Tak. I tutaj jest jeszcze średnik potrzebny na końcu prawdopodobnie. A jeśli nie, to drzwi mają być równe 23? Chyba tak. Średnik. Czy ten średnik tutaj jest konieczny, to ja nie wiem. Uwaga, zapisz. I coś jest znowu źle. Średnik jest jednak... To nie jest... Z czemu ja prawym cały czas klikam? Średnik to jednak nie jest to, co tutaj musi być. Chyba mi się języki coś mylą. O! Dobra, wczytało się. Bez tego średnika po prostu się wczytało. Mimo tego, że nawiasów za bardzo nie zmieniałem. To się wczytało. Może po prostu to równa się było tak z dupy na końcu wtedy. Dobra. Jest sterownik drzwi załadowany. Jak widać, nazwa się programu pokazała. Powinno to teraz działać. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, szczerze mówiąc. Ale to jest dosyć prosty program, więc tak. Wejście z tego komputerka to jest po prostu smoother i to jest ten smoother. Tak. I teraz
Nie mogę podejrzeć za bardzo wyjścia niestety z tego, ale spróbujemy to podłączyć po prostu pod drzwi. Czyli długość tego pod ten sterownik bezpośrednio. Drzwi są zamknięte z jakiegoś powodu. Ale jak nacisnę guzik, coś tam się zacznie dziać. Chyba mam zupełnie na odwrót teraz. Chyba tak. Po prostu o to chodzi. Dobra. To wchodzimy jeszcze raz do narzędzia Expression 2. Prawym jak kliknę na coś, to po prostu wczytam program, który tam jest zapisany, ale jeżeli jest jakiś błąd, to ten program się nie wczyta na to urządzenie, więc on będzie tylko tutaj w autosave'ie na przykład, albo w takiej zakładce, mniejsza z tym. I teraz tak, jeżeli jest na górze lub na dole, to drzwi mają być otwarte, czyli to będzie 23, a to będzie 47. I upload exit. Teraz powinno działać, drzwi są otwarte, jest odfrizowany, aż sobie wsiądę do środka, naciskam guzik, drzwi się zamykają, jadę na górę. Drzwi się otwarły, ja pierniczę, działa. Proszę bardzo. I naprawdę na tym programiku takim jest to prościej zrobić, niż sobie bramkami całą ścianę wytapetować, naprawdę. Może wygląda to dość przerąbanie, ale jest prostsze. Winda działa. Jeszcze mógłbym zrobić gong jakiś taki. I to myślę, że dość szybko nam się uda zrobić. To jest taki dodatek, etap 4,5, czyli już nie wiem, ile tam tego jest. Mamy tutaj inny dźwięk. I mamy coś takiego jak sound emitter. Możemy sobie otworzyć przeglądarkę dźwięku. To są wszystkie dźwięki z wszystkich gier na silniku Source, jakie mamy na Steamie prawdopodobnie. Tak. Tu są Townsy. I tu są Townsy prawdopodobnie z Prop Hunta. Co tam jest? Uwaga, play. I've got a present for you. Mam dla ciebie prezent. We are the chosen. Jesteśmy wybrani. Jakieś takie rzeczy. A tu jest Prop Hunt. Tu są propsy. O, te muzyczki... Te muzyczki są właśnie z Prop Hunta. Dobra, ale ja chcę coś bardziej windowego. To może być, gdzie to może być? Nie wiem, w guzikach nawet. O, jest! Idealnie! Jest taki dzwoneczek jak z windy zupełnie. Jakiś bip? Nie, ale wydaje mi się, że taki dźwięk może być. Send ta sound emitter, czyli to po prostu nam wysyła do tego urządzonka. To mogę sobie zamknąć już teraz. Damy sobie taki głośniczek gdzieś tutaj do windy, proszę bardzo. Boom, w tym miejscu. I teraz musimy troszeczkę jeszcze przerobić programik, delikatnie, delikutaśnie, prawym, żeby edytować. I teraz tak, output zamiast drzwi, znaczy oprócz drzwi będzie jeszcze też gong na wyjściu. I jeżeli winda jest na górze lub na dole, to gong równa się 1. I to wszystko. Jeżeli nie, to gong równa się 0. Upload exit. Powinno działać. I teraz jeszcze musimy sobie podłączyć to do komputerka. I tutaj jest więcej opcji. Tu mamy A, to jest po prostu tak jakby dźwięk się odtworzy, jeżeli jest przyciśnięty przycisk. I dopóki jest przyciśnięty, to się będzie odtwarzał. Także to się nie powinno tak jakby odtwarzać raz po raz, więc powinno być ok. Toggle to raz naciśniemy guzik, będzie się coś odtwarzał, drugi raz naciśniemy guzik, przestanie się otwarzać i tak dalej. Spróbujemy podłączyć to pod A, nie wiem co z tego wyjdzie. Podłączamy to pod wyjście gong. Jak widać teraz zagongało, bo jesteśmy na dole. Nacisnę guzik, jest cisza. Jadę na górę. Drzwi się otwarły, gong zabrzmiał, bardzo ładnie. Naciskam guzik, idziemy na dół, drzwi się zamknęły. Jest gong, winda jest na dole. Bardzo ładnie. Winda jest gotowa, moim zdaniem. Możemy ją jeszcze, nie wiem, już do tych 40 minut dociągniemy ten film. To jest masakra po prostu. Takie długie filmy robić z Garry's Moda. Kto to będzie oglądał do tej pory? Przyznać się, kto to ogląda jeszcze w tej chwili. Teraz tak, do narzędzi takich zwykłych z gry możemy zmienić na przykład teksturę tej całej windy na... Nie wiem, na... Tu mamy dosyć duży wybór. Na lag. To jest świetne. Jaką teksturę taką? Bardziej, żeby to wyglądało jak rzeczywiście jak jakaś winda, nie wiem, jakaś stal taka czy coś. Co to, no siatka raczej nie. Skała też raczej nie. Coś takiego nie wygląda zbyt zachęcająco. Blacha falista też nie. To wybrałem. To wygląda jakby pancerna winda. Dajcie mi jakąś teksturę rozsądną. Nie taką. Nie taki beton jakiś. Nie takie zarośnięte coś. Co to jest? Jakaś papa czy coś? Nie wiem. Drewno? Też nie bardzo. A taka szara? O, to wygląda bajerancko. Taki inox, coś takiego. Drzwi?
Drzwi też zrobimy takie, ale troszeczkę im kolorek zmienimy, żeby się wyróżniały. Zakładka kolor. Możemy zmienić im kolor, na przykład zrobimy to takie niebieskawe. Proszę bardzo. A środek windy taki bardziej jaśniejszy troszeczkę. O, proszę bardzo. Teraz winda wygląda bajerancko, aż zachęcę do korzystania z niej. Proszę bardzo, jedziemy na górę. Przyjechała, gong zabrzmiał, możemy sobie ją teraz jeszcze na dół ściągnąć tędy. Proszę bardzo, tak to wygląda. I jest, winda jest gotowa. Jak sobie robimy gdzieś domek czy coś takiego, to wszystko można schować w jakiejś ładnej szafeczce otwieranej, zamykanej i tak dalej. Także to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wytrzymaliście się do końca. Znaczy, mam nadzieję, co ja gadam, to jest właściwie dla tych, co chcą takie coś zrobić. Jakoś, nie wiem, poznać podstawy Garry's Moda, tego całego Wire Moda. I w ogóle, także miło mi, że ktoś to obejrzał jeszcze cały czas tutaj jest i ogląda do tej pory nawet. Dziękuję za oglądanie i na razie. I w następnym odcinku chyba jakąś kolejkę zrobimy, jednoszynową czy coś takiego i to chyba będzie prostsze nawet niż winda. Także na razie.